Mordo, gdzie jesteś? Mordo! Nie słyszę cię przez podłogę, bo zrobiliśmy z kafli! Gdzie ty? O, tu jesteś! Elo! Co tam, mordeczko? Witam. Słuchaj, co tam, mordeczko? W dzisiejszym odcinku będziemy robić coś mega, mega kozackiego, ale zanim to zrobimy, to musimy opowiedzieć o tym, jakie zaszły zmiany w ogóle u nas w domu, bo zaszło ich gigantycznie dużo. Po pierwsze, zobaczcie na to, mamy drugie piętro, ale jeszcze nie skończone, co prawda? Ale jest! Ale stary, już jest na koksie. Co najważniejsze, przód jest już w miarę zrobiony, jesteśmy w stanie wam pokazać, jak to wygląda. Patrz, stary. Tak się używa czegoś, co jest przydatne. Oj. No tak. Czy to jest ta perła, którą mi zakosiłeś na moim odcinku? Tak, tak, to jest ta perła, którą ci zakosiłem. Popatrzcie, słuchajcie, patrzcie na to, jak wygląda już królestwo. Oczywiście ten mur zostanie zburzony w pewnym momencie. On jest tylko po to, żeby nas nie podglądali, nie widzieli, co robimy. A oprócz tego, słuchajcie, na odcinku Ernesta zrobiliśmy to, co widzicie tutaj. Po pierwsze, spaliliśmy całą tą wełnę, którą zrobił tego trolla, co zrobił Nexę Karolowi. Dlatego, że gadałem z Karolem i Karol powiedział w ogóle mi, pytałem się go, czy pogra z nami na kwadratowej, czy chciałby jakiś odcinek nagrać czy coś. A Karol na to, wiesz co, ja to tam nie chcę za bardzo, bo gracze mnie wkurzają, ktoś mi odwalił trolla, zrobił mi wielką wełnę i mi się nie odechciało po prostu grać tam. I myślę sobie, skoro tak, to jest dobry sposób na to, żeby mu pomóc i żeby było fajnie. I może zacznie grać, kto wie. Razem z Ernestem u niego na odcinku zrobiliśmy to wszystko! To nagrywanie tak tego odcinka zajęło, nie wiem, 7 godzin jakieś, długo ale budowaliśmy. Myślę, że było warto. Zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica tego, co my robimy tutaj. Patrzcie, taki wielki zamek, taka piękna ta w prezencie, kurde, komuś i tak dalej, a tam nawet się nie wypowiadam na temat innych domków, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, po prostu wiecie, o co chodzi. Zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie, słuchajcie, więcej odcinków z kwadratowej masakry. To są rzeczy, które się pozmieniały, a teraz nadszedł moment, żebyśmy poszli i zobaczyli, co się dzieje w fontanie, stary. No stary, ja jestem tak ciekawy. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek wpadł na to i się dał strollować na tego kozackiego pranka. No trolla. Stary, ja słyszałem, że w ogóle Jawor narzekał na to, że jest ta fontanna przed domem. Jak to narzekał? No, mówił, widziałeś, co mi w ogóle zbudowali przed domem, kurde? Co ty mówisz? Nikt nie może zobaczyć, czy tu jest wejście. Czekaj, pójdę na czaty, w razie czego będę bił Dobra. Siekiero. Zamknij mnie. Stary, on idzie. Stary! Jest! Co? Jest! Co? Ile jest? Ej, da się sprawdzić, kto to wrzucił? Jest 16 jajek i 1 diament. Tak? Znaczy nie, 16 diament. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 staków po 16 jajek i 1 diament. A po co ci mordo? 10 staków? Nie wiem. Znowu kratkowego. O nie. Nie wiem, mordo. O nie, Jawor tu jest. Ej, dobra, u Jawora na odcinku, jak widzę, jest to fontanna i on się wypowiada na ten temat. Czekaj. Dobra, słuchajcie, Jawor poprosił o życzenie, żeby zostawili ludziom u suba i w zamian za to rzucił diament, ale słuchajcie, to jest troll, przecież każdy wie, że to jest troll i że takie rzeczy się nie dzieją. Kurde, ale został strollowany, ziom. Ale spełniło się jego życzenie, dostałem ja dużo subów, stary. O, no i sztos, i o to chodzi. To nasza fontanna, wszystkie życzenia ludzi się nam spełniają, czyli stary. Czyli zostawiajcie suby u nas, skoro tak, ale dzięki wielkie, super, mamy diamksa, udało się. Ej, powiedzieć ci niezręczną rzecz, stary. No? Te wszystkie jajka zniosła jedna kura, która pływa w fontannie. Ej, bez kitu. No. Tyle jajek przez jedną kurę! Bo kurde. W ogóle zobaczcie, ile jest osób na serwie teraz. Nie wiem, co się dzieje, ale wszyscy są na serwie. Na kwadratowej jest całe mnóstwo osób. Stary, wystarczy, że wróciliśmy na serwer i teraz jest mnóstwo osób. Fajnie jest to, że przechodzimy przez domek, który my zbudowaliśmy, żeby iść do naszego domku. To jest spoko. No. O nie, stary! Jawor odkrył tego trolla! W ogóle nie wiem, czemu to stoi pod moim domem. Ten ktoś, kto to postawił, słuchajcie, się tu wycwanił. Znaczy, oprócz tego, że tu jest zombiak. Tu sobie zrobił skrzynkę, w którą te diamenty będą wpadać, dlatego nie, my tutaj życzeń nie będziemy żadnych spełniać. Co? Dobra, całe szczęście, że nie wszyscy to zobaczyli u niego, ale on odkrył tego trolla i pokazał wszystkim, że to jest ustawione, że to jest troll, że tutaj leci... Co ty gadasz? No jak on mógł? Czemu? Mordo, to oznacza tylko jedno. No? Sadzonki dębu troll, stary. O kurczę, zrobimy czy ty coś? Mu puszczę przed całym domem? Stary, no. Patrz, o nie. Pomysł jest taki. Zobaczcie, jest Jawor na serwie, więc stawiamy sadzonki dookoła wszędzie jemu. Dosłownie, stary, wszędzie dookoła stawiamy mu sadzonki i jak one wyrosną, to zrobi mu się taka gigantyczna dżungla, że nie będzie widać w ogóle jego domu. Stary, on wyleciał na elytrze właśnie poza serwer teraz. Tak? No to git, no. To jest idealny moment. Idealny moment. Ciekawe, czy to wyrośnie wszystko. Kurczę. Uwaga, stary. Ale to jest stary na krawędzi. Wszędzie, stary, sadzonki. Ej,
Ale trochę za mało ich mamy, żeby były tak wszędzie. Stawiamy. Ale tu spokojnie, można stary zrobić ich jeszcze więcej. Wszędzie dookoła, okej. Okay. Tutaj. Ja ci zaraz ogarnę stary miliard. Tak? Sadzony. A skąd? Spokojnie. Skąd ty weźmiesz? Stary, ścinam. Dobra, wszystkie drzewa, wszystko. Bo ja tutaj kiedyś zasadziłem, zanim Nexem mi ukradł działkę, drzewa, no i teraz one wyrosły już. A, no to git. Koniec, jest, wszystkie sadzonki poszły. Wejdę sobie tutaj, żeby mieć lepszy widok na to wszystko. Okej, okay. Całe mnóstwo jest tych sadzonek i drzew. O ja, teraz żeby wyrosły jak najszybciej, zanim Jawor tu wróci do domu. Jawor, mam nadzieję, że to widzisz. I to jest za to, że pokazałeś wszystkim, że to jest troll. Teraz jest troll. A to już zaczęły wyrastać. Jeszcze nie. Tak, już dwa wyrosły. Tak? Widzisz już? Już dwa wyrosły? O, widzę, tak, widzę, okej. Okej, rosną. Bo pierwsze, które wyrosło, ściąłem na sadzonki. O nie! Powaliło, sorry! Dobra, trudno, trudno, dawaj więcej sadzonek. Ile masz sadzonek? Ile masz sadzonek? Kolejne 64. Ale tu z przodu, z przodu zasadź. W sumie to jest miły troll, ziom, nie? To jest pożyteczny. To jest pożyteczny troll, on będzie miał nieskończone drewna już do końca serwa. Ej, w ogóle zauważyłeś, że wszystko tutaj było Jawora? Czemu robimy to wszystko Jaworowi? No bo stary, on jest blisko nas bardzo i jest w miarę blisko też środka serwera. Że się przechodzi przez rację. Jego działkę. Więc no jakby... Wybrał sobie sam takie miejsce. Tylko kwestia miejsca, w którym mieszka, no. Fakt, fakt. Mordo, ja mu zrobię jeszcze siekierkę i dam w prezencie, żeby sobie ściął. Dobra, dałem mu siekierkę, podpisałem prezent i proszę bardzo, i teraz będzie miał łatwiej, to wszystko ściąć. Zobaczymy z tyłu. Czy... O tak, działa. Rosną, tak, rosną. Tak. Trzeba kolejne tutaj. O kurde, tutaj jak będzie, tu będzie mur normalnie z tych drzew. Oh my god. Fajnie by było cały domu tak walnąć. No, tu. Stary, na drzewach teraz posadzić kolejne drzewa. O kurde, ej, to jest dobre. Dawaj, to jest stary, dobre, dawaj, to jest dawaj, dobre, dawaj, idziemy, dawaj. Idziemy. O to chodzi w życiu. O ja nie mogę, stary, jak to wygląda. No to jest jeden jest z najfajniejszych troli, stary. Ciekawe, czy się wkurzy mocno. No mordo, o co? O poprawę środowiska. Czy tutaj jest odpowiedni punkt obserwacyjny? Tutaj chyba jest git już. Dobra, stary, ja nie wiem, czy on kiedykolwiek przyjdzie. Chyba nie ma sensu już czekać na niego, ale po prostu tyle tych drzew jest. Dobra, zobaczmy jeszcze z bliska, jak to wygląda. Dobra, o kurde, stary, tu się nie da przejść i to będzie jeszcze większe, bo go jeszcze nie ma. Nie da się przejść kompletnie. Nie ma opcji, żeby on tutaj przyszedł. Będzie musiał rozwalić wszystko. Stary, ale w razie czego my też tutaj mamy działkę obok fontanny. Ale więc z tyłu... Chcieliśmy, żeby fontanna była ładna. O nie, Jawor przyszedł! Jawor przyszedł! Co? Nie! Nie, Jawor przyszedł! Uciekam stąd! Zobaczył mnie! Ja zobaczył uciekłem, mnie. Stary, kompletnie. Nie, ja też uciekam. Stary, widziałem go, No nie, najgorszy moment! Czy wy jesteście normalni? Najlepsza raz ever. Zostawiłem ci siekierkę. O, widzę go, Czekaj, gonię go. Jest, widzę go. Jakoś szuka przejścia. Szuka przejścia do domu. Widzę, obserwuję go, stary. Skąd go obserwujesz? Dziwek, zapraszam tutaj coś. O nie, no! Biegnie. Biegnie chyba z TNT normalnie. Jestem ciekaw, stary, co on robi. Musimy go odeprzeć w takim razie. Co on robi? Ej, czemu on tu przyszedł? Nie wiem, stary, zdygał. I czyś poszedł. Zdygał czemu się, poszedł stary. Sobie? O co tu chodzi? Ej, Jawor, no! Dobra, idę mu pomóc zaściać. Kurde, te sadzonki trzeba rozwalić, bo one rosną ciągle. Te, które zostały jeszcze. Mordo, zrobisz zapalniczkę? Dobra, palimy to. Ja chcę tu już spalić wszystko. Dobra, mam nadzieję, że to się nie rozprzestrzeli jakoś szczególnie, ten płomień. Mordo, co jest?! Coś się tu jara! Co, już podpaliłeś jak ja, coś kurde! Się tu jara! Ziom, już podpaliłeś! Ała, ja się ja palę, jestem na ja górze! Ała! Mordo, co ty robisz? Ała, nie! O nie, chciałem jakiś punkt obserwacyjny złapać! Cokolwiek. No, dawaj, jeszcze się nie padliśmy jara na pomysł, żeby spalić to po prostu. Dobra, jara się, fajczy się, Nexy patrzy, obserwuje płomień, jak się rozprzestrzenia. Obczaj! O, no, tu się fajczy! Ja chciałbym to lepiej zobaczyć. Zackie. Dobra, zrobię co? Tak. Ja zobaczę, czy nie ma jakiegoś punktu, który może się coś spalić, ale chyba nie. Chyba nie powinno być zupełnie nic. O nie, tam jest jeden domek. Ale dobra, to ja ugaszę, jak będzie trzeba szybko. Dobra, spokojnie, ale to stary. Się fajczy! Mogę? Już? Mogę? Się... Ale co? Tak, no pal, no pal. Podkładam ogień! Tylko nie wiem, jak z tej drugiej strony, stary. Tylko nie o wiem, nie, jak z drugiej stary, strony. Jawor się podpalił. Co ty gadasz? Szybko ugaś go. Chciałem ugaś go. Nie możemy mieć żadnych ofiar. Jawor tu jest, dobra, w wodzie. Ale tu się fajczy wszystko. O kurde, jaki płomień! A płomień! Strażak! O nie, ja muszę tutaj ogarnąć, czy tu się nic nie pali tylko. Okej, okay, tu jest wszystko w porządku. Nie rozprzestrzenia się do chaty. Jest git. Tutaj jest w porządku, nic się nie dzieje. Elo. Wszystko opanowane. Jak to pięknie wygląda w ogóle. Aż walnę sobie zdjęcie. Pyk. Z Jaworem na tle. Dobra, trzeba rozwalić wszystkie pozostałości tutaj. Z Dirta na przykład.
Strażak jest, strażak! Co? Co ty gadasz? Sztos! Jedzie, jedzie strażak, dobra, jest git, będzie opanowany, ale tutaj, ej, on przecież przyjedzie, jak tu już wszystko pójdzie z dymem. Jest straż pożarna, proszę, 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 panie strażaku, proszę, tu stoi wszystko z... W ogóle o co chodzi, czemu straż pożarna jest na sobie? O kurde! O! O, ale on ma technikę, kurde, to jest magik jakiś? Los. Czy co? Tam, na górze, na górze, na górze, na górze, panie strażaku, dobrze. Co? A ja to zniszczyłem, stary! Po co on się spiął na miną? Tutaj, tu, tu! Tu jest płomień! Halo! Tu, tu, dobrze, dobrze, o! Jest git. Tu, tu jest ogromny płomień tutaj, jeszcze! Ej, patrz, patrz! Patrz, tam jeszcze płonie! O! Płonie! Dziękuję. O, dobra, będzie, mamy opanowana sytuacja. O, udało się. Strażaku już cały las się spalił. Na sam koniec przyszedł. O, dobra. Tam jeszcze, tam! Tam! Tutaj, tak, 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 dobrze, dobrze. Niesamowite, kurde. Niesamowity bohater. Ważne, że cię nic się nie wymsknęło spod kontroli. Jest wszystko w porządku. Nikt nie ucierpiał, co najważniejsze. Dobra, trzeba pozostałości jeszcze ściąć, żeby się tutaj nic nie działo. O nie, tam na górę trzeba jeszcze wejść. Dobra, słuchajcie, sytuacja opanowana. Wszystko zostało już zniszczone na działce Jawora. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Jawor, jest git? Chłopaki, napisałem, jest git Jawor, chłopaki, spójrzcie tu do góry. O kurde, się robi. Dobra, wszystko rozwalone. Ej, była akcja w dzisiejszym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. O, wracamy do domku, widzimy się już jutro, na razie, cześć. Hello. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie, siemka, cześć.